Dzień dobry, Kubuś. Dzień dobry. Co tam ciekawego dzisiaj? Jak zawsze zaskoczenia, żeś mnie przeatakował. Zwoju, no ja tutaj pragnę jak najszybciej opróżnić nam podnośnik w celu dydaktycznym. Dzisiaj będziemy... Jaki jest temat? Zacieśnianie szpery fabrycznej, w zetce w ogóle poprawianie trakcji, bo no, największa wada w sumie tego samochodu, no poza magistralą olejową, wiadomo, w 370-kach i, 300, i HR-ach, tych silnikach 350Z poliftowych najnowszych, no jest tylny dyfer. Przede wszystkim to zrywają się w nim poduszki. Jak bierzesz dyfer na boki, to on tam lata i przez to masz takie tłuczenie. Wtedy zakładasz poliuretan. Tak, to sztywne takie poduszki poliuretanowe i wbrew pozorom komfort zostaje niemalże fabryczny. Nie czuć tego. Może troszeczkę głośniej ten dyfer, słuchajcie, go wycie, naturalne takie, nie? No, ale najważniejsza rzecz to jest ta szpera. Wszyscy narzekają, że to koło mnie nie skręca. No chłopak tutaj jeździ, mówi, że nie może jeździć bokami, bo raz mu sklei ten dyfer, raz mu nie sklei ten dyfer. No i o to chodzi, że fabryczna szpera ma możliwość tak jakby regulacji, żeby ją tam spiąć mocniej, zacieśnić. O. U ciebie by się to przydało, no. Bo to jest fajna sprawa, chciałem, może uda nam się zrobić taki eksperyment, że specjalnie jedną półośkę wyjmę napędową i zobaczymy, czy z taką no, fabryczną trochę, powiedzmy, podkręconą szperą, czy jesteśmy w stanie ruszyć na jednej półosi. Czy będzie różnica bez tego podkręcenia i z podkręceniem na jednej półosi? No to można zrobić, bo to i tak tą półosię wyciągamy do tej roboty, wyciągamy wydech i tak dalej. Zajebiście. A na razie zwalniam podnośnik, montuję tutaj. A tutaj co byś zrobił? Chodnic oleje taką 40-rzędową tutaj wsadziłem. To jest ta żółta zetka, która już kiedyś... Tak. Chłopak dosyć dynamicznie jeździ, ten olej mu się grzeje. Programowo mu tam porobiłem, że tam się silnik ogranicza obroty, no ale fajnie byłoby, żeby trochę dłużej mógł tym zapierdalać, kurwa, nie tam się, wiesz, pojeździć. Minuta już minęła, także... Tak, ale tak, kurwa, że pojeździsz, wiesz, 2 minuty na pełnym ogniu, już jeb, kurwa, olej 130 stopni, ojebane obroty silnika na 4000. Dobra. I trochę dłużej wytrzyma, do kurwy jebanej litr oleju wchodzi. To dobrze. Zawsze 30 takie wsadzałem, a to jest w chuj dłuższa, mimo że jest zasłonięta, to i tak zrobi robotę. Teraz śrubki, pan Leszek mi tu, kurwa, napierdalał, robił cudą na kiju. I to byłoby słowem wstępu do szpery, kurwa. Okej, czyli kończysz tą robotę. Zrobię ten wozik i bierzemy się za poprawę napędu. Tak, taki jest. Napęd można też w 70 poprawić, to już ma trochę poprawione, nie? No bo bez tego to chuj nie wóz. Może u mnie będziemy poprawić, jak przejadę do ciebie na serwis. A to by się przydało, bo nawet kurwa zakrętów wychodzisz, mi to najwięcej dawał. O kurwa, fajny przykład jest zacieśniania szpery. Na to, że Poznań jeździłem, dopierdoliłem sobie has 80 koni w tej mojej 350 rudej. To czas, chuj, 2/30 sekundy poprawy czasu, bo na prostej startuje większa prędkość. A jak zacieśniłem fabryczną szperę, to prawie 2 sekundy urwałem, no bo dużo wcześniej możesz dać w pizdę i ten samo z dwóch kół się napędzać, że nie to, że cały czas kurwa, to wewnętrzne koło mieli, tylko on wychodzi i tak kurwa. Ciągnie i idzie. Jak tam? No, trochę żeśmy tu naraz dorabiali, kurwa. A tam przesadzasz. No współpraca była, też masz ręce opierdolone, ale widzę, nie przeszkadza ci to telefon w obudowie. Z wodoodporny. Olejo. Olejoodporny. No sam żeś lał, kurwa. Ile weszło nam tutaj? Kurwa litr prawie do samej chłodnicy. 800. No. No gdzieś tu 800. Do samej chłodnicy, nie? Jeszcze tam. A ile rządowa chłodnica? 40. O. Jeszcze do przewodów dojdzie. Do termostatu trochę do sandwich plate'a tak zwanego. Czyli co? Próba szczelności. Tak. Obawiam, jedna tutaj została taka, śruba jest niepewna. Więc go przed odpalaniem trochę podniosę i zobacz, czy z podstawy filtra oleju nie będzie ciekło. Co mogę podpowiedzieć? M20 na 1,5 jest gwint w zatce. Dobra. Walimy, kurwa. Obawiałem się tego, bo no, śruba mi się taka jedna nie podobała. Dobra, mocowania pod przewody muszę zrobić, założyć zderzak, on wypierdala i zajmujemy się zacieśnianiem dyferka. Kurwa. To weź mi to do kamery powiedz, Kubuś. Jaki jest plan? Kluczyk muszę znaleźć od tej szerego Nissana. No generalnie mamy plan taki, że podniesiemy furę na podnośniku, odkręcimy sobie jedną półoś. Dobra, najpierw sobie sprawdzimy rękoma, jak tam kurwa szpera, w jakim jest stanie, jak to mocno spina. Później wypierdolimy półoś tam jedną i zobaczymy po puszczeniu samochodu z podnośnika, czy jest w stanie ruszyć z tą seryjną szperą do przodu i do tyłu. Czy się przemieści? Żółta, widzę, już gotowa. Tak, wygrzewa się. No. Wygrzewa się na słońcu. Kluczyki mi się zawsze mylą. Kurwa, wszystkie są takie same, chociaż to ma jakiś taki wisiork. A to gad. God damn it. To Kubuś, weź od razu powiedz, co to za egzemplarz, jakaś Europa chyba, co? No, Europa DE, 2004 roczek. Ładna, taka zadbana, no i tam troszeczkę moc ma dojebane. Chłopak sobie sam bardzo fajny wydech wsadził, taki co fajnie gada. Aha. Ma bardzo super sportowe katalizatory, chociaż nie, też wyleciało seryjne. Nie utrudni nam demontażu ten nowy wydech? No trzeba go wypierdolić, może nie. A to nie jest jakiś pół lift?
Bo widzę, że felgi poliftowe, z tyłu są LEDowe lampy. Ale pod maseczką jest D-silniczek. Aha. A to jest w sumie w tym odcinku trzeba było jeszcze powiedzieć, że występowały Zetki w ogóle bez szpery, to już w ogóle pedał. Były amerykańskie wersje bez szpery, w ogóle w Ameryce śmiesznie, że te kabry można było w 2008 roku kupić, w ogóle już totalny wynalazek, tyle no, wersji było. Tak, chyba co? Kiedyś był na zlocie taki nawet. Możliwe, no. No. Że, a, no o, to widać jest przed nim, bo nie ma miejsca na kapotę. Nie ma miejsca, tak, no, nie ma tego przyszycia tutaj. Nie ma. Czyli już trzymam do szyny. Tak jest. Ale lampy ma poliftowe. Wyglądaj lansu. Felgi też są poliftowe. A nie daje się na spokoju, że felgi poliftowe, że lampy poliftowe. No kurwa, to chodzi, że komuś się znudził taki 2003-2004 rok i chciał go trochę odkondolić. Ktoś się postarał, bo takie lampy na tył to chyba z tysiaka kosztują. Kurwa, 1500 kiedyś no. Komuś załatwiałem jeszcze po znajomości, po błaganiu i zaniu się po fiutach. Ja mówiłem za sztukę. O kurwa, sztuka, to się może być. No może być. No ja tam to z 2 lata temu ogarniałem. I kostki, wszystko tam w zasadzie pasuje, prawą kostkę trzeba troszeczkę przerobić. Ale felgi moim zdaniem to regres, bo one są ciężkie. Są ciężkie, a są takie ładniejsze są. One są w HR-ach, one są w rewapach, te felgi, a lampy jakie ma kurwa? A lampy ma zwykłe. Lampy z przodu ma zwykłe, no. I zderzak? No kurwa, ty, to może powiem, że się poliftów przed lifta różni. To już takie prawie kompendium wiedzy będzie, no. No chuj, robimy kompendium wiedzy o 350. Ilość kratek się różni. Tak, tam masz jedną mniejszą 3, a tam... i kurwa ta zintegrowalna część zderzaka, a w tej nowszej to masz takie kurwa wsówki. Cztery tak, elementy, tak, które tak, też tak. Zderzaka kosztują, więc jest wszystko drożej i chuj, nie? Tu Marleny one przetrwały. No to dobrze. Zaoszczędziliśmy tysiaka. W zasadzie tym się różni kurwa, felgami się różni. Zgadza się. Lampeczkami z tyłu się różni, tak wiesz, wizualnie. No tam boczki kurwa w fotelu. O ty kurwa, jaki ma wydech, patrz, zapchało mnie normalnie. Ja pierdolę. Aha, filmowy jakiś. Exotic Speed, kurwa, kolektory wydechowe jakieś takie kładę do 370Z, 20 koni dała. Ta 4,3 litra taka co szybka jest, do tej pory ona żyje, ma tam ponad 400 koni, miała właśnie ta Exotic Speeda. Z względem sterowania chyba z 15 koni to dodało. Nieźle. Dobra, ponosimy, pokażę ci kurwa klucz programu, o chuj to chodzisz. No właśnie, o co chodzi z tym... Szperą. Szperą. Mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu. To o to chodzi, żeby ci kurwa jedno koło cały czas nie mieliło. I trzyma sobie. A jesteś. Bo generalnie kurwa byłby otwarty, żeby. A tak, odwróć się i mów do mnie przodem. O, o kurwa teraz, no. Jakie wymagania. Zbój, no kurwa szpera jest po to, że jak ci jedno koło, no skręcasz se w lewo, no. Masz obciążone mocno, jak skręcamy w lewo, mamy obciążone mocno to koło zewnętrzne. Fora się przesuwa, tak. To koło się odpaja, wtedy dodajesz pizdę i to koło jedno jedyne się buksuje. To tak. Koło nie chce zerwać trakcji. Jak to koło by zerwało trakcję, fora by jechała bokiem, no i by na przykład przyspieszała w zakręcie. Po to jest szpera, że kurwa zobacz. Kurwa, to... przodem do mnie. Kurwa! Po to jest szpera, że na przykład to koło, to wewnętrzne, no skręcamy w lewo, to koło jakby traci łatwo trakcję. No. Po to jest szpera, żeby łączyło lewe koło z prawym. Mhm. Czyli jakiś tam oporek tutaj mały mamy, po to, że mimo, że to koło buksuje, to żeby trochę na to zewnętrzne nam tej mocy mikroskopijnie przekazywało i dzięki temu fora tam lepiej przyspiesza. Czyli i... żeby cała moc nie spierdaliła na wewnętrzne obciążone koło. Koło, tak. Dokładnie. Na prosto jak ruszamy, to tam takiej dużej różnicy nie ma, ale w zakrętach są kolosalne różnice. Mhm. Dlatego ktoś lubi latać bokami, no to kurwa kręci mu się tylko to wewnętrzne koło i fura jedzie po prostu dookoła, nie chce dupy zarzucić. A czy to prawda, że jak masz szperę, no. Jedziesz na wprost, to masz jakieś opory większe? Jak bez szpery? Jak jedziesz idealnie, jak są idealne warunki, nie ma znaczenia, no bo tak no trochę są opory, no bo to kurwa cały czas przekazuje moc z lewego koła na prawe, żeby wyrównywać, o, szpera patrz do czego dąży, kręcę jedną kołem, drugą w taką samą, tą samą stronę. Czyli czekaj, stop, się... jakby nie było szpery, to teraz kręcąc tym kołem, to by się w ogóle nie kręciło. Tak, 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 ale jakbym na przykład trzymał sobie to koło, to mógłbym sobie tym swobodnie kręcić bez żadnego oporu, no teraz... Czyli... Tu teraz wykazujemy, że owszem szpera jest, ale słaba. No bo jestem w stanie, wiesz, skręcić jak jest taką, tak. Troszeczkę wzmocnimy tą szperę, to już nie będę w stanie... Trzymając prawe koło jesteś w stanie obracać tak. Lewym. Dokładnie, że se kręcę. No i szpera, no, dobra. No masz tapę na dwa koła, no co tu dużo pierdolić tak po mojemu, kurwa, że nie jest tak, że jedno koło ci mieli, tylko z dwóch masz cios. Aha. I mocniejsza szpera, tym bardziej z dwóch kół wali. Czasami ludzie spalają te dyfy, kurwa, i masz 100%. Już wtedy jest problem, jak bardzo wolno jedziesz, to samo cały przeskakuje się, tam wszystko wypierdala i pierdoli. Jeszcze trochę zły samochód do przykładu daliśmy, bo tutaj już jest nasza ingerencja. On takie poduszki ze 3 lata temu montowaliśmy, już jest poliuretan wsadzony do niego. Aha. I to bardzo poprawia, wiesz co, trakcję, że fura po prostu nie skacze, nie? Że jak byłyby seryjne poduszki, to ten dyfer, kurwa, jakbym tak robił, by cały się przemieszczał w budzie i w momencie startu czy utraty trakcji skacze cała dupa. A tu już jest ten efekt wyeliminowany. Czyli wypierdalamy wydech, wypierdalamy, a nie, teraz wypierdolimy jedną półośkę i zobaczymy, czy samochód będzie w stanie ruszyć bez jednej półośki. Tak. 14 i wchodzimy. Bezczelski. Test taki zrobimy. No. Wypierdolimy sobie to prosto tą półoś, nie? Mhm. No,
poluzujemy, wykręcimy wszystkie śrubki i zobaczymy, czy fura jest w stanie ruszyć. W jakim stanie jest ta szpera. Czy się opuścisz ją na ziemię? Tak, no wiesz co, takiego testu nie robiłem. Być może, no my trochę tą szperę zepniemy. Tam powiedzmy, żeby ona jakieś 20% była mocniejsza, czy nawet 30%, bo to też można sobie tam poustawiać, jak się chce. A zobaczymy, czy to już wystarczy, żeby fura ruszyła z miejsca. Mm-hmm. Być może na tej syrenie takie kurwa, co trochę działa, też ona ruszy, no bo tu mamy kurwa równą podłogę, nie? Mm-hmm. Teraz to będzie nudzenie, kurwa. Czyli odkręcasz flanszę. Tak, jestem. To, co w moim Nissanie się samo odkręciło. Tak. No. 6 śrub, kurwa, wypierdolimy. Raz, dwa, trzy. I sprawdzamy, czy fura jeździ. Stoję przodem do pana i do was. Wyjebaliśmy to. Mhm. Ach, i chuj. I zobaczymy, czy ten samochód będzie w stanie ruszyć. A tryton sobie przywiążemy, żeby tam się nic nie porysowało. Mhm. I opuszczamy. Dobra. Za sprawą dwóch trytek zdrutowaliśmy antyprzekazywanie napędu. Okej, czyli flansza, dyfa. Ta. No i teraz jest tak jak na otwartym dyfrze, zobacz. Jedno koło, kurwa, jedno se kręca, a drugie stoi i chuj, nie ma połączenia, nie? Okej. Okay. Opuszczamy, odpalamy furę. Szpera 0%. No nie, no szpera fabryczna, kurwa. Żartuję, mówisz 0%. Ej, właśnie, jak się podaje wartości szpery? W procentach, kilonewtonach? Kilonewtonach, jak się profesjonalnie robi, że na przykład jedno koło całkowicie blokujesz, na tą na klucz ten 32 od koła zakładasz sobie klucz dynamometryczny i patrzysz, ile przykładasz siły, żeby przełamać ją. Aha. Czyli żeby wykonać obrót. Okay. Przykładowo seria ma około 20 Nm. Okay. Tak lekko, tak już odczuwanie mocno zaciśniona jest jakieś 35-40, to już jest tak chuj mocny, chuj jakiś spina, nie? Okay. Taki prosty teść. Myjnia, bo to spał kupcia, kurwa, myją wozy. Chłopaki, a my co? Zobaczymy, jak to działa z wyjebaną płosią jedną, nie? Do przodu, do tyłu, do tyłu. Zamknij szybę i ten. I pierdol do mnie. Spróbuję ruszyć do tyłu, puszczam sprzęgło. O no, kurwa! Co się dzieje? Skurwysyn. To chuja tu pokażemy. Czy działa serio? Czekaj, szybę? Ja mam pomysł. Spróbuj jeszcze raz do tyłu, a ja zobaczę, czy będę w stanie cię zatrzymać. Cześć, do przodu znaleźliśmy. Dobra, próbuję do tyłu. No, dawaj. No, czuję opór. Ale jestem w stanie cię zatrzymać. A, albo nawet nie. Kurwa, działa skurwysyńska szpera. A wiesz o co chodzi? Im bardziej ona się nagrzeje, większa różnica obrotowa prędkości kół będzie. Tarczki, kurwa, w wiskozie puchną i coraz mocniej spina. Aha. Kurwa, inny test trzeba by jakiś zrobić. Może szybciej sprzęgło puszczę. No dawaj, jeszcze raz. Test przyspieszenia trzeba zrobić. Tak, zmierzyć czas. To jest max? Tak, a patrz, daj się ten hamulec. I silnik nie gaśnie, obroty nawet nie spadają. Daj sobie hamulec. Dobra, jedyneczka. To jest najlepiej się... Szybciej się nie da. Nie. No dobra, no to czekaj, no jakiś punkt odniesienia jest. Ty może jakieś klatki sobie narysujemy i sobie czas zmierzymy po prostu. W jakim czasie jakąś drogę przekryci i chuj. Dawaj, zrobimy tak. O, czasy będziemy mieli, wiesz, pomierzymy zawsze czasy. Dobra. Miarkę, kurwa, miarkę. Napierdoniemy, kurwa, miareczkę na 2 metry ustawimy i zobaczymy w jakim czasie pokona te 2 metry, nie? Tak sobie wymyśliłem, bez co ciebie kurwa Chrystus odpuści? Nie, odkręciłem jedną płoś i chcę zobaczyć w jakim czasie fura pokona tą drogę z jednym napędem na jedno koło. A później zacieśnimy szperę i zobaczymy, czy jakaś różnica będzie. Chyba, że chuj z tego będzie, a może coś będzie. Jakieś tu... Poziom abstrakcji nie przerósł. No tak kurwa sobie teraz wymyśliłem, bo tak mówię, kurwa ciągle to samo robimy, to teraz sobie zrobimy coś innego. Dobra, środek koła tak jak na hamowni, jak tu Krzysio oczy, no to mamy tu. Napis Nissana. Ciach. Cyk, kurwa. No, to jest punkt początkowy. Kurwa, ta precyzja mnie zachwyca. No kurwa. A nie możesz od tej linii odjeżdżać? Nie no chuj, bo tam miejsca nie starcza. Chcemy 2 metry przypierdolić. Teraz jedziemy 2 metry. Jagodka jest tu. Pa. Dobra, ja będę liczył sekundy. Jakieś kutaska ci drugiego podłoże. A to na stoperze będziesz chciał. Na stoperze, dobra. Położę jakieś chuja węża, kurwa. O, na przykład tego. Jak co myślisz o tym teście? Najbardziej interesuje mnie ten skuja wąż. To jest, skuja, kurwa, krzywy jebany kutas, kurwa, jak to wąż, no. No to już skuja. Dobra, mamy pompkę jakąś do kutasa, nie wiem. Kolejne jakieś nasze analne zagadnienie. No dobra. Widzisz, że najadę na skuja. Ty, to ja policzę to na tych, na klatkach w programie. To ja ci będę odliczał, 3-4 i pizda. A co na to lekarze? Weź pigułkę, ale kurwa, panie lekarze, ale ja wziąłem. Mówią, że nie rokuje. Dobra. Będziesz liczył aż tam tak. Teraz Janek i jego. Uwaga. Mów kiedy ruszasz. Ruszam.
Już! Dobra, sprawdzimy to później w programie, jak wyszło. No i dobra. Bo kurwa, myślałem, że było super mega precyzyjnie, że masz tutaj nawet kamerkę podłożyć. Ty może zmierzymy do przodu i do tyłu, jaki czas robi. No dobra, musimy... przestań, nie wygłupię się. Starczy do tyłu. Pomóż pcha. No to... Przejdziesz zaraz, ja sobie wykręcę drugą półoś, muszę wypierdolić wydech, muszę wypierdolić, odkręcić wał napędowy, stabilizator z tyłu, no i wyjebać defer. Nic takiego trudnego, no czekam tu na ciebie. Okej. Okay. Daj, daj. Spierdoliłeś mi na 15 minut, a to już pół roboty zrobiłem. Wydechu widzę, że nie, jest dalej. Ja wiesz co, wiesz jak z wydechu wyjebałem, na razie sobie stabilizator wypierdolę. Mhm. Cyk. O, od razu może sprawdzić jakie stanie. Są łączniczki, stabilizatorka. Kurwa, duszno, co? No. Dał radę, kurwa, jeszcze tą szmatę. Zobaczymy jaki stan tego łączniczka. Ładny, nie stuka. Dobra. Fajnie. A stabilizator po co ściągasz? Żeby nie przeszkadza, raz, że wydech. No. A dwa, że dyfer muszę cały wpierdolić, on ma tutaj łe. Mhm. Okej. Okay. Teraz ci to wszystko wytłumaczę, proszę pana. Jebiemy sobie walik napędowy. Jeszcze najpierw trzeba wydech wypierdolić. Pewno będę potrzebował czyjejś pomocy. Mhm. To już mamy wszystko poluzowane. Ale kurwa, ma tutaj widzisz łeb. I ten łeb mi tutaj będzie się opierał. No, cały dyfer to będzie się opierał. Kuma. Jezu, jak na tym tym wygląda, że wóz jest zgnił, pordzewiałem. Jest bardzo ładny, kurwa. Zawsze też potęguje efekt zgnilstwa. Stal nierdzewna jest nagle pordzewiała, kurwa, nie? Tak. Teraz jak wykręcimy to, to żadna kurwa szpera nie pomoże i fura nie ruszy. To jest walik napędowy, fajny z włókna węglowego. Chyba, że to byłoby... Kurwo, ty jebam, no miałeś odejść. Ach, muszę się w okręcik wziąć, to się wytnie. AWD. Kutasie, ty pierdolony. Też nie chcę, no to kurwa lecę po łam. No niestety, kurwa, wóz w zimę musiał być jeżdżony. Kurwa, nam to nie schodzi. Ach, kurwa. Kutasie, ty jebany. Bardzo dobry wydech. Lepszy od seryjnego. Bo wypierdolimy walik napędowy bez tego. I to przynosi nam całą moc ze skrzyni biegów na dyferek. To ukręcił kiedyś kaktus. Tak, ty, o Jezu, tam na podnośniku to wymieniano w takich warunkach polowych. Tutaj są warunki ruch. Dobra, wydech wypierdolimy sobie tu. Mhm. A śruby są niezgniłe, pewno chińskie, kurwa. Na 16, 15 czy chuj wie co. Tak, oczywiście, kurwa. Pójdziesz nam pójdzie gładko. Z wydechem pomóc, w sensie, że go przytrzymasz, tak? Tak, trzeba będzie skurwy syna trochę kurwa przytrzymać, bo go musimy na ziemię całego wypierdolić. Opuścimy samochód. Mhm. Opuścić pokład, wypierdolaj. Na kajutę. Jesteś, no to panie, kurwa. Czym mogę ci pomóc? Jak ci mówię. Jakubie. O, ty przyszedłeś ze strony wydechem? Trzymam. No tak, o kurwa, ty nagrywasz i trzymasz. Chuj, nie powinieneś takich misji zdawać. Czyli wyłącz kamerę. Nie, dobra, już damy radę. Jeszcze jeden kurwa wyszlaczek jest. Kutasiacza trochę. Że łatwiej, kurwa, kuta z gumy wychodzi. O, dobra, ja tam jeszcze mam jedną dwunasteczkę. Rozpórka jest, więc przód nam się do końca nie spierdoli. Ciężko się w ten upał tutaj kurwa uwinąć. Tam się oprzy wóz. Idę do siebie, kolega. A, dobra, tu mamy uwolniony. I spierdolamy się. Lekki, skurwysyn, że się odserwisz, wiesz? To nas uratowało. Ej, jaki pusty! Ale ciekawa konstrukcja. Posłuchaj. Aha. A poloneza nie ma, kurwa. Katy są? One są. Antypolonez system został na aucie. Aha, seryjne katy. Tak, one antypolonez system the best, kurwa. I graczek pipe jakiś tuningowy. Tak, kurwa, ten całość jest jakimś firmowym wydechem tutaj. To nam odeszło? Panie, kurwa. Odpowietrzniczki, kurwa, czujniczki ABS-u i wypierdalamy dyferek. Jesteśmy dobra. W domu, kurwa. Czy to kurwa. Prawda, że dyfer ze szperą ma zawsze żeberka? Z reguły tak, w 70-kach nie ma. 70. A w 50-kach masz zawsze i żebra w żeliwie. Mhm. I z tej strony jak zobaczysz, masz żebra w amelinium. Mhm. Czasami takie. Czyli w 350Z ta zasada działa. Tak, ale czasami ja robię taki mały tuning, że z 350-ki takie żeberka przykładam do 370-ki. Pasuje. Plug and play, kurwa. No, pozbywamy się już napędu w ogóle. Ostatnia śrubka, która nam przekazuje moc.
Wjebałem łapę w kadr, że chuja widać. Co ty, wszystko widzę. Kurwa, nic ci nie ucieknie. Pyk. Poszło. Oczywiście. Teraz już same lekkie roboty zostały. A muszę kurwa narzędzia zmienić. Odpowietrzniczek zaraz upierdolimy. Dwa czujniczki ABS-u i wypierdalamy sprzęta. Wypierdalamy osłonkę. O, to już widać kurwa tuningowy wydech na pierdalą osłonkę. Mhm. Czasami trzeba uszko obciąć, jak jest mocno tuningowy wydech. Właśnie, kuwa. Powiedz mi. No? Do czego ten kikut służy? Wiesz, to furę tu się podstawia. To serio nie tak zrobione, że bierzesz sobie kurwa lewarek, sobie podnosisz za to furę. Zajebiście. Fabrycznie nawet samochody, jak są produkowane, to one kurwa jeszcze takie oczka mają specjalne do podnoszenia. To jest to. Mhm. Takie kurwy uchy masz transportowe. Te kurwy. I za to jakoś w transporcie, kurwa, czy jak robią ten samochód, za to jest śruba jakoś skręcony jest do ramy i jakoś jest podparty na tym. To ciekawostka. Na tym kutasie centralnym, no. I dodatkowe uszy, wiesz, żeby hak wsadzić, jakieś kurwa przyczepić czy coś. Kupujemy tak o, analogowo. A to dobrze, wiesz, ruchy przynajmniej się wyrabiają, nie zapomina się ruchów. Z palca jeszcze nie idzie, trzeba cię to nasmarować, kurwa. Co to za czujnik? ABS-u, tu masz ABS czujnik. Mhm. Czasami dlatego jak upierdolisz jakąś półość czy coś, to wiesz, prędkością już świruje, bo to ABS kurwa widzi prędkość tylnych kół, one kurwa stoją, nie? No i defer się trzyma tutaj, widzisz, na trzech poduszkach. Jedna poduszeczka jest tu i tu są te dwie boczne. I tu już jest usprawiony, już jest poliuretan wsadzony. To jest najlepsza możliwa sprawa w Nissanie, taka podstawowy zabieg, żeby usprawnić ten wóz. Żeby nie tłukło, nie latało, kurwa. To i w przednich prostych wahaczach też zaczął sam wsadzić poliuretany. Też pod obciążeniem mniej traci geometrii fura i tak lepiej się w ogóle dużo nią jeździ. No i dwa się nie rozpierdoli, bo to jest taki czuły punkt samochodu. To jeszcze pytanie eksploatacyjne. Jak często wymieniać olej w dyfrze? Rzadko się wymienia. Mhm. Jak, chyba, że jak jeździsz na jakiś torach czy coś, to cię nagrzewa ten olej. A to czuć, że jebie wtedy, kurwa, śmierdzi ten dyfer. Ale olej, ja wiem, co 30 tysięcy km bym wymienił. Chodzi jego tam, kurwa, te 1,6 litra nie jest dużo. Robić, kurwa. Generalnie im częściej wymieniasz olej we wszystkim, tym lepiej. No, najważniejszy silnik, bo tam benzyna, syf, kurwa, różne gówna tam idą, opiłki, trociny, kurwa, wszystko. Jeszcze, kurwa, nie. Trochę pomożemy, żeby baterii nie dopierdolić w elektryczku. Jak będziemy dyferek robić, to akurat się elektryczek naładuje. O! Dobra, poluzowane. Kiedyś jak byłem młody i silny, sam ten dyfier normalnie wypierdalałem, a teraz z leniucha weźmiemy kurwa łapę podpierającą, a nim ją weźmiemy, odepniemy tą kurwa. Ile taki dyfer waży? Z 4D-szki. O kurde, no, ciężko. Ja to handlami 40-kami machałem, a to bym musiał kurwa barksy rozgrzewać i wszystko. Teraz już kurwa stary dziad, jestem 2 lata minęły, bez treningów na siłowni, kurwa sobie krzywdę zrobię, więc weźmiemy cykor łapkę do pomocy. Narzędzie dla ciotowatych niestety, no kurwa, nie chcę się tutaj wygłupiać, szpanować do kamery, kurwa, że se bark wypierdola, chciałem jeszcze na skuterku se w weekend pojeździć. Potrzebuję dobrych barów, kurwa. Barabara. Barabara. I chuj. To już się nam niczego nie trzyma. Może nam się spierdolić na łeb. Wjeżdżam trochę do tyłu, trochę do dołu, trochę do tyłu. O, hop. No i na stół operacyjny, kurwa, kupcie druciarz jebany nie przygotował sobie, kurwa. Czyli gdzie idziemy, do silnikowni? Tam, kurwa. No, za 4-5, nie, 4D-szki. To czekaj, chcesz powiedzieć, że taki dyfer fabrycznie ma jakąś możliwość regulacji? Tak, ma fabrycznie, no. O. Nie będziemy może zdradzali wszystkiego co i jak, ale musimy go rozebrać, kurwa. Mhm. Trochę tam go pokażemy, jak on w środku wygląda. Zaraz go kurwa odmucham, żeby nam tam nic do środka nie wpadło, bo to już jest taka bardzo higieniczna robota, tak jak w silniku, nie? Na otwartym sercu. Mhm. Może nie ma to takich drobnych rzeczy, jak jakieś paneweczki chuju muju, tylko są kurwa łożyska potężne. No to zobaczymy, jak wygląda dyfer w środku. Jebie, czy co jebie tak? Nie, o kurwa, świeży ma olej. Bo jak jest trochę zużyty, taki jebie kurwa kutasem, no okropnie śmierdzi ten olej, jak jest zużyty. Zapierdalamy. Brudna robota, można powiedzieć. Olej spuściłeś? Tak, w międzyczasie spuściłem olej. Żeby było, nie było zdziwka, że tam oleju nie ma. Był czysty, świeży, znaczy taki olej trochę nie był zły, powiem, nie jebał. Normalnie wiesz, jak ściągasz olej z takiego dyfra, to kurwa jebie, wiesz. Jak ma opiezucha, kurwa, nie do wytrzymania. I
I na boczek, kurczę. A więc to tak. No, śmierdzi troszkę. Tak? No troszkę taki kurwa. No. Tylko, że nie strzel mnie tym olejem. No nie, bo ty kurwa czysto obrony jesteś. Ja pierdolę, też z Basią coś robiłem, też ją pierdoliłem, spuściłem się na cyc. No, ubrudziłem jej piersi olejem. No taki trochę już ma takie, trochę było napierdolane bokiem. A wymyłeś później? Co? Na piersi? Nie, to będziemy rekinerem napierdolać czyścić. Kurwa, no wszystko jest pięknie, ładnie, nie wiem, czy chyba więcej już nie pokazujemy. Okej, okay. Czyli to reszta to jest top secret. Top secret, który się w tym miejscu znajduje, no. Mm-hmm. Jest taka długa, jest taka półość, ta szpera na nią wchodzi, takie śmieszne są tam rzeczy. Masz tarczki, kurwa, przekładki, tak jak w motocyklu, kurwa, WS-ka, trójka, komarek. Była blaszka, tarczka taka z okładzinkami ciernymi. Coś się skręca. No. Okej. Okay. No dobra. Czyli ty spierdolasz do Wrocławia, a teraz kurwa, muszę telefon naładować i sam później podogrywać. To tak nagram jak wpierdolam dyferek i tego testa jedne. Bo ja już tu o 8 byłem. O kurwa, no ja na skuterze dzisiaj jeździłem, dzięki temu z godzinę zaoszczędziłem. Jak miał kurwa sobie na Warszawie jeździć. 10.30? No właśnie. Coś takiego, ale zeżarłem. Ale zdążylibyśmy, jakbyś przyjechał o 8 na pewno. No. Dobra. Dobra. To Kubuś, ja z tobą szpiąteczka i ja czekam na nagrania. Tak jest. Pozdrawiamy widzów. Pozdrawiamy. Dobra, obniżamy, testujemy. Tutaj se wisi, tak jak se wisiało, na trycie. I tutaj mamy skręcone. Zaraz zobaczymy po naszowej szperze, jak to będzie chodziło. Zaraz go odpalam. Przyrządy pomiarowe są, właściciel jest. Ciekaw jestem, jak to będzie działało. No, mocno masz ustawioną tą szperę, bo miała się mocno zużytą. Tu co do centymetra trzeba ustawić. Dobra, teraz nam fura wyszła trochę tam. Tu se kurde środek koła znajdywałem. Ciach. I tu mamy 2 metry. 2 metry mamy kurwa tu. O, pierdolimy go z tych ty. No dobra. Panie właścicielu, ogra pan może moim telefonikiem, bo to będę chciał z tego czasu odliczyć i zobaczymy, w jakim czasie teraz samochód będzie z napędem na jedno koło przyspieszał, bo nie wiedziałeś, nie było ciebie. Nie. Na czterynej szperze, kurde, mimo że była odkręcona płość, samochód jechał, ale tak bardzo słabo jechał. Rafcie, przerwiesz na chwilkę? Dmuchanie? Ja tylko ruszę wozem. No i chuj, kamera, akcja. Będzie coś takiego, że kurwa, tu zrobisz zbliżenie i później z samochodem pojedziesz do tamtych 2 metrów, bo sobie na programie zmierzymy czas, jaki będzie to zapierdalało. Koło buksuje. Zrobił 2 metry już? No kurwa, zajebiście, ale pojechał normalnie. Masz napęd na jedno koło, a rusza buksując jednym kołem. Zobacz, ja puszczam sprzęgło, bo już zobaczyć z tyłu jak napierdala, jak mieli koło prawe tylne. Upierdolisz pan napęd i będzie można samochodem normalnie jeździć. Fajnie to działa. No zobaczymy, jak to będzie się jeździło, nie? Dobra, to właściciela jeszcze poproszę, żeby może nagrał film, to pokażę kurwa, jak to spięcie tej szpery tutaj działa. Możemy to na YouTube'a wrzucić, takie nagranie tego testu dyfra. Jasne! Jasne! No jest taki, kurde, wcześniej może trzymałem z tą ręką. No kurwa. Teraz nie idzie go kurwa. Nie idzie go przesunąć. No, tu masz teraz spięcie jakieś 55 Nm, a w serii miałeś około 20, czyli jest kurwa 2,5 razy więcej. No, no, no. Ale kurwa, trzeba by śmiesznie, nie wiem, powieści się z jednej strony, ale ja go chyba fizycznie nie przełamię. Chociaż trochę kurwa. Nie, chuj. Możemy się wydłużyć. Nie da rady. Jeszcze, nie? No ale jest fajnie tak spięty. Troszeczkę mocniej niż zazwyczaj skręcamy, zazwyczaj koło 40 dajemy betonu, nie? Masz takie 55. No ale zobaczymy, jak będzie się latało. Opony będą się równomiernie zużywały, to wewnętrzne odciążone nie będzie się jarało. Troszeczkę negatywik musisz zmniejszyć, bo widzisz, tutaj masz oponę ci mocno rucha, a tutaj mniej. Czyli trzeba bardziej koła wyprostować, no i jak chcesz do upalania, to wymyśliliśmy tego Federala Evo ST1. Twardsza taka guma fajnie będzie ci schodziła i łatwiej ją będzie w drifcik pierdolnąć. Wszystko poskręcane, wszystko się trzyma. Jeździ, testować i odezwać super. Się, jak się jeździ. No masz mocne spięcie takie, no mówię, troszkę widziałem ten dyfer w środku, był taki przygrzany. Olej jeszcze tylko wytrę, bo to kurwa, żeśmy dolewali. O, to zabieram nagrywajkę. Dziękuję bardzo. Bardzo kulturalnie wyszło, bałem się, że tu będzie coś cykało, kurwa, ale zajebiście.